Siemanko wszystkim, z tej strony Cwaniak i dzisiaj zaczniemy sobie przygodę z grą Heroes vs. Devil, czyli gra podobna do pewnej gry, którą miałem w przeszłości związaną z rodzinką, że na początku biegało się chyba ojcem, próbowało się odzyskać członków rodziny i tak dalej, po czym biło się z głównym bossem. Tylko tutaj powiedzmy zdobywamy po prostu pieniążki, robimy sobie lepszych ziomeczków, którymi właśnie walczymy, zbrojamy sobie najlepszą armię i idziemy zniszczyć naszego głównego bossa, jakim jest Devil, więc nie wiem na ile to będzie przygoda, w każdym razie zaczynamy. Zaczynajmy już teraz. Tap to play. Oczywiście na początku mamy tylko jednego naszego towarzyszy i Wazila, ponieważ innych musimy sobie dopiero zakupić. Upgrade'ów żadnych nie zrobimy, ponieważ no, oczywiście pieniążki na początku są bardzo kosztowne. Chyba że za lajka bym miał jakieś tutaj pieniążki. Nie, żadnych lajków tutaj za pieniążki nie, raczej żadnych pieniążków za lajki nie ma. Więc idziemy po prostu z tym Wazilem. Zobaczymy jak to będzie wszystko działo. Okej. Ruszać się nie mogę. Mogę jedynie strzelać z mojej normalnej broni. To widzimy już na początku tego złowieszczego szatana, którego nie możemy na razie w żaden sposób dojść, ponieważ jak widać przy każdym strzale on oczywiście odbija nasze pociski i na razie tylko wypuszczać będzie swoich przeciwników w naszą stronę. Okej, na dole mamy ogólnie jakiś pasek, który najprawdopodobniej oznacza życie tego szatana, coś w tym stylu. Tylko, że na początku no, zapewne nie możemy do niego w żaden sposób pewnie za szybko dojść, ponieważ potrzebujemy oczywiście większych upgrade'ów, przejść przez jakieś tam powiedzmy mini wyzwania, czy coś w tym stylu. Jednakże wiem, że damy sobie radę. No jedyne co mi się nie podoba w tego typu grach, co już narzekałem właśnie w tej rodzinkowej gierce chyba, jeżeli dobrze pamiętam, że nie mogę zebrać w żaden sposób pieniędzy szybciej niż właśnie poprzez dojście do nich. Czyli jeżeli na przykład właśnie ktoś by nam wszedł w drogę i byśmy go nie pokonali, no to oczywiście kończy się to tym, że jesteśmy w tyłku. I już wiem co na dole oznacza ten pasek. Jest to progres, który z czasem się po prostu powiększa, jak przejdziemy właśnie przez jakiś pewien etap najprawdopodobniej. Bo widzicie, teraz się rusza, mi się nic nie powiększa, a jak przejdziemy przez jakiś kawaluntek, no to oczywiście zdobędziemy troszeczkę pasku progresu, coś tego typu. Widzicie, teraz dopiero wskoczyło, czyli musimy tam jakiś tam dokładny etap przejść, chociaż jak widać, no im dalej będziemy, tym będzie oczywiście trudniej, czyli no nie możemy się spodziewać tego, że przejdziemy wszystko za pierwszym razem, chociaż Cwaniak jest zdolny do wielu rzeczy, jednakże nie wierzę, że to jest jedną po prostu z nich. O, serduszko leci. Czy ja mam tego serduszko zestrzeć, żeby mieć jakieś dodatkowe życie? Chyba tak, więc możliwe, że zrobiłem lekki błąd, ponieważ powinienem poczekać chwileczkę, żeby dostać jakiś damage, dopiero wtedy się uleczyć, jednakże udało mi się na szczęście niestety danego życia. Zobaczcie, mam już 300 pieniędzy. Jeżeli dobrze pamiętam ceny, o mój Boże, to znaczy za 500 było odblokowanie nowego slotu, czyli wtedy będę mógł sobie w ogóle zacząć kupować nowych towarzyszy, tak? Tylko no oczywiście potrzebujemy 900, żeby mieć w ogóle możliwość nowego towarzysza. I mamy tutaj naszego pierwszego minibossa, tak jak myślałem, że będzie. Jakiś ziomeczek z rakietkami, z walizką, coś w tym stylu, jakiś pewnie naukowiec. Diament. Dawaj mi ten diament. Okej, 50 golda z niego wylatuje, czyli jest to nawet dość przyjazny przeciwnik dla nas, ponieważ wypuszcza diamenty, które dają nam o nie. Mam nadzieję, że w ogóle nie można nas zaatakować zbytnio, bo jeżeli będzie mógł nas zaatakować, no to wtedy nie będzie dla nas zbyt fajnie, no bo nie mam zbyt wiele życia. Na razie mogę z niego zebrać jak najwięcej pieniędzy. A, czyli to nie jest boss. To jest po prostu osobnik, z którego mogę zebrać dodatkowe, sporawe ilości życia. No ale teraz widać, że są już jakieś żołnierzyki z rakietką, które mogą być dla nas utrudnieniem właśnie, jeżeli chodzi o przeżycie, bo to jest jakby, no, powiedziałbym, że to jest jakiś niuk, bo niestety spadł nas i od razu wybuchliśmy. Jedyne co w tej grze jest problemem, za każdą śmiercią zaczynamy od początku, więc to będzie nas bolało. Chyba że są to jakieś checkpointy, o których jeszcze nie wiem. Tak przynajmniej na razie wiem, że będzie właśnie zawsze początek od tego momentu, kiedy się zaczynało ogólnie. Teraz tak, mógłbym kupić sobie slota, tak? Jeżeli miałbym możliwość drugiego Wasila dodania, spoko, fajnie byłoby na to wydać. Jednakże nie wydaje mi się, że tak to będzie wyglądało. Więc ja zupgrade'uję sobie tutaj broń. Raz czy dwa razy? Raz. Poczekam z hajsem do 900, wtedy kupimy nowego towarzysza, kupimy sobie hero slota i będziemy mieli dwa sloty, więc na razie dużych upgrade'ów nie robimy i zwłaszcza... Tak jest. Tak jak mówiłem, zaczyna się od początku, czyli... No, chociaż nie, nie jest taki początek. Niekoniecznie jest to taki początek, ponieważ na początku wtedy wyszły szczury, widzieliśmy tego szatana i tak dalej, tak? Teraz tak nie było, czyli... Wydaje mi się, że jest jednak mała różnica z początkiem. Może, nie wiem, ten progres będzie troszeczkę szybciej leciał, czy coś w tym stylu. Ja tam na razie nie narzekam, ponieważ to są na dość proste pieniądze, tak? Zobaczymy sobie po prostu z gości po 5-10 coinów, zależy od kogo ten pieniążek wyleci.
A my właśnie tych pieniędzy teraz potrzebujemy, żeby zrobić sobie większą armię, która tylko ułatwi nam całe przejście naszej przygody do szatana. A ogólnie mam nadzieję, że szatan też nie będzie zbyt wielkim problemem, ponieważ jeżeli tak będzie, no to skończy się to oczywiście jedną wielką katastrofą. Jedyne co wiem z takich przemysłów, ponieważ wiecie, no fleszówki to jest jednak coś... O nie, nuke. Widzicie jak jesteśmy szybko już na tym progress barze? Jedyne co wiem, to fakt tego, że na pewno w takich grach opłaci się zrobić jakiegoś tanka na początek. Ponieważ skoro na razie wygląda przynajmniej tak na to, że celem, który pierwszy jest zaatakowany, jest osobnik z przodu. Czyli jeżeli z przodu byśmy ustawili sobie jakiegoś tak zwanego tanka, czołga, gościa, który po prostu więcej wytrzymuje, mamy wtedy szansę na to, że po prostu wszystko ładnie zwyciężymy i nie będzie większych problemów z przeżyciem. Bo jak to wiecie, on mnie tankował i tak dalej. I tu mamy nasze chyba pierwsze określenie, RIP. Czy to jest właśnie miejsce, w którym powiedzmy wtedy padliśmy, czy to ma jakieś inne znaczenie? Nie wiem, jednakże wiem, że doskakują już do nas przeciwnicy, znaczy żołnierze, z bronią palną. Czyli najprawdopodobniej, jeżeli damy sobie im dojść zbyt blisko, no to możemy być troszeczkę bardzo potraktowani, potraktowani mocno z broni palnej. I mamy znowu naszego bogatego... Kurwa, no nie wiem jak go nazwać, biznesmenik? No bo jednak wyrzuca nam diamenty. Ogólnie ma jakiś kapelinder z pieniążkiem na głowie. Ma tutaj walizkę wypchaną pieniędzmi i wydaje mi się, że z sztabkami złota. Czyli to jest jakiś bogacz. To jest na pewno jakiś bogacz, którego musimy mocno wykorzystywać, jeżeli chcemy z niego zyskać dużo pieniędzy. Ogólnie muszę w niego nawalać. Nie muszę nawalać w diament, tylko w niego, bo wtedy wylatuje nam dokładnie więcej diamentów na nasz ekran i możemy je... Aha, zniszczyć, jeżeli zdołam to zrobić na czas. No nie pykło mi w takim razie to, co chciałem zrobić. Wyleczyłem się teraz w złym momencie, więc jesteśmy na pewno już martwi. Może uda nam się jeszcze kogoś tutaj zabić. No, zabiliśmy jednego ze szkieletów, ale to nam zbyt wiele nie dało. Teraz tak powiedziałem, robimy sobie unlock slota i potrzebujemy 40 golda. Czyli robimy teraz szybkie 40 golda na start. Wiecie, wychodzę sobie, niszczę sobie tutaj po prostu pierwszych lepszych przeciwników, których widzimy. Dajemy się zabić. Dajemy się zabić, ponieważ wydaje mi się, że jak zrobię sobie tego drugiego członka w naszej ekipie, będzie nam o wiele łatwiej to wszystko progresować i zamiast tracić tutaj czas na zdobywanie tam jakichś pieniędzy, które wiem, że na pewno bym zdobył, ale tak czy jak na pewno zginiemy w momencie, kiedy się pojawią te większe fale, po prostu wezmę pieniądze, damy się zabić i tyle, więc dobra, pieniążki już chyba będą wystarczające, żeby zebrać, jeżeli mi się wydaje, że jak dobiegniemy, chociaż na wypadek to jest jeszcze tą ekipkę, dobra, teraz możemy dać się już zabić. Możemy dać już... O, jeszcze nie, bo nie, bo akurat nasz ziomek się zatrzymał ze względu na szczury. Teraz już możemy się dać zabić, chociaż... Chociaż jeszcze chwila. O, już wiem jak zrobimy. Z góry będą do nas cała strzelać, te komary, co to tam jest. A ja będę po prostu strzelał przed siebie, przez to mój ziomek się nie zatrzyma, a my, tak czy jak prędzej czy później po prostu zginiemy, więc plan jest po prostu idealny. Przy okazji troszeczkę więcej pieniędzy tutaj zdobyłem, jak widać, bo aż może dobiję do 990, nie dobiję niestety, ale mam teraz pewność, że mogę sobie coś zakupić. Zrobimy teraz tak, Johnny, RPG, Dahlia, Sirkuzan, to wygląda jak jakiś ninja Dracula, znaczy Roach Dracula bardziej, taki zabójca Dracula. Tu mamy Laure, Archerers. Czyli zawsze coś, wyraz to mi się trudno wymawia, Archeres. Archeres? Chyba tak się po prostu to czyta i tyle. Jeżeli tak, to jednak nie jest tak trudne. Czyli łuczniczka, chemik, Giovanni, snajper, Sonia. No i teraz pytanie, kto jest najbardziej tankowatym z naszych wszystkich towarzyszy? Czy to w ogóle jest jakaś taka zależność, że przed jednym ma więcej życia, drugi ma więcej damage'a, coś w tym stylu. Patrząc po samej budowie wszystkich, najbardziej tankowatym wydaje się Johnny. Jednakże najbardziej takim osobnikiem, którym bym chciał znowu wziąć, jest albo właśnie Giovanni, albo Laura. Aj, trudne życie w tym momencie, chociaż RPG może będzie waliło... Nie, wiecie co? Wydaje mi się, że łucznik będzie lepszym, ponieważ będzie chyba szybciej strzało. Trudno. Jeżeli popełniłem błąd, to niech już tak będzie. Tylko teraz tak, z racji tego, że Vazil ma większy damage, to jego ustawię tu, a łucznika ustawię tutaj. I będzie pięknie. Lecimy teraz do kolejnego levelu, zobaczymy jak ona się będzie w ogóle sprawowała. No, ten łuk strzela dość wolno. No, jedną już rzecz zauważyłem. Strzela dość wolno, jednakże penetruje. O mój Boże. O mój Boże! Czy to nie jest przesada? Czy jeżeli dobrze zauważyłem, to po zakupie tego nowego towarzyszka, znaczy nowej towarzyszki, zaczęły się robić problemy takie jak ich ulepszenie. Ulepszenie to naszych przeciwników. Mój Boże, czy ja to wszystko przeżyję?
Nie wybuchnijcie. Okej, okay, teraz życie, zestrzel. Uff, na szczęście zestrzeliliśmy teraz te tutaj komary do zestrzelenia wszystkie. Diamencik do zebrania. Jest wszystko pięknie. Czyli wiem już, że utrudniłem sobie gierkę na własne życzenie. Mogłem nie kupować żadnego towarzysza nowego. Byłbym po prostu cały z tym Wazilem. Mógłbym jego upgrade'ować i byłoby nam zdecydowanie łatwiej. Jednakże no pokusiło mnie, aby zrobić nowego towarzysza i teraz masz, babo, placek. Będziesz po prostu narzekać i tyle, no. Nic sobie już na to po prostu nie poradzisz. Okej, okay, jest dalej progres, czyli coraz będą to trudniejsi przeciwnicy. Dawajcie tego, nawet nie wiem jak nazywać tych przeciwników. Bo nie chcę powiedzieć, że to jest na przykład jakaś radziecka armia, a potem będzie, że to nie są radzieccy żołnierze i tak dalej. Więc zombie mierze, niech to będą zombie mierze, którzy chcą nas tutaj zdecydowanie zlikwidować, jednakże no ja potrzebuję zdecydowanie większy damage. Jeżeli nie damage sam, to chociaż attack speed, coś w tym stylu. O mój Boże. No ten ziomek to był, powiem wam, że jest to dość nieprzyjemny dla nas przeciwnik. Szczególnie w momencie, kiedy jesteśmy naszą Laurą, ponieważ ona atakuje za wolno. Czyli jednak nie. Jednak nie, moi drodzy. Jednak tu musi wejść Wazil, tu musi wejść Laura. I teraz tak, jeżeli weapon upgrade daje nam attack speed, wszystko spoko. Mógłbym sobie ją po prostu kupić, znaczy zupgrade'ować, bo waliłabym więcej i szybciej. Ale jeżeli zwiększa sam damage, to niekoniecznie mi się tak wszystko przeliczy. Jednakże, po pierwsze zwiększy życie naszych towarzyszy. Bo widzieliśmy, co zrobił z nami ten wilkołak, tak? Na przykład na Wazila skoczył, za jednym hitem go zabił. Zrobimy sobie teraz weapon tutaj u naszej archererki, łuczniczki. A u Wazila też dodamy jeden upgrade. Zamiast u łucznika, który ma mocniejsze, ale wolniejsze strzały, damy po prostu większy damage u szybko strzelającego Wazila. Lecimy dalej, zobaczymy, czy w ogóle będzie szybciej strzelał. Może to ten upgrade coś daje, uwaga. Chyba minimalnie szybciej strzela. Czy mam rację? Nie wiem. Jednakże takie mam przeczucie, więc możliwe, że się będzie opłacało dawać te wszelakie upgrade'y nawet do naszej Laury. Bo jak widać, nawet udało nam się teraz zestrzelić Nuke'a w dość takim, powiedzmy, sprawnym tempie, tak? Okej, okay, Nuke kolejny. Nie, mój drogi. Nie, znowu się... Okej, tutaj gdzieś się lecisz. O, tutaj leci zestrzelony, pieniążek nadatuje i zobaczymy, czego naszego strzelca, zombie mierza, zestrzelę bez jego ataku, zestrzeliliśmy, czyli jest progres zdecydowanie widoczny, więc jestem z tego zadowolony. Teraz tak, diament na razie odpuściłem, żeby żadnego HP nie stracić i udało mi się go jeszcze na czas ładnie zestrzelić. Mam nadzieję, że ktoś jeszcze żadnym zombie mierzem pojawi. Nie pojawi się, szkoda, bo wtedy strzała od naszej łuczniczki może troszeczkę więcej zaatakować i to jest dość opłacalne. Dawaj, zabij jeszcze tutaj komara i też po diament. Wiem, że zombie żołnierz leci, ale spokojnie, zestrzelimy go na czas. Okej, okay, jest nasz wilkołak, czy teraz jesteśmy w stanie go zabić? Na pewno, znaczy wydaje mi się, że ktoś tutaj z nas zginie. Okej, okay, nie zginęła łuczniczka. Wazil też jest na razie bezpieczny, czy... zestrzeliśmy go jeszcze na czas, więc nie dość, że przeżyła nam nasza ukochana łuczniczka, to zdobyliśmy jeszcze z niego hajs, zdobyliśmy teraz jeszcze refresh życia, więc jest wszystko cudownie pięknie, jesteśmy mniej więcej w 1/3 naszej, naszej podróży. Wiem, że to jeszcze troszeczkę przed nami, no ale wiecie, że przynajmniej mamy progres. O to mi chodzi, tak? Przynajmniej jakiś jest progres, więc nie jest to aż tak złe. Teraz jeszcze zdobyliśmy życie i jest mumia. Czy mumia będzie też próbowała do nas podejść jak najbliżej, czy jednak ma jakieś swoje specjalne ruchy? Mam nadzieję, że ich nie ma. Że jednak do nas dopiero podejdzie, wtedy nam cokolwiek zrobi. Jeżeli tak jest, to nie muszę nawet o nią martwić zbytnio. O, jest znowu nasz pieniążek. Witamy pana pieniążka. Co tam u pana słychać? Czy chciałby nam pan znowu jakieś diamenty powyrzucać, żebyśmy sobie z pana zdobyli jakieś pieniądze? Jestem ciekaw, co w ogóle z niego wylatuje, jak zniszczy się jego całe życie. No bo na pewno jest taka możliwość. Jestem święcie przekonany, że jest taka możliwość, skoro już w naszą dwójką tutaj zdobyliśmy do niego pół HP. No teraz owszem, zacznie się tego kręcić, więc zbyt wiele już z niego, nie zadałem mu damage'u. Jednakże, no 3/4, tak mniej więcej, może 3/5 udało nam się z niego zbić, więc jestem zadowolony. Okej, gdzieś tutaj trzeba mierzyć tą wieżę. Dokładnie, na księżyc, bo księżyc się nie porusza, trzeba w niego mierzyć i wtedy jest wszystko pod kontrolą. Teraz tak, uwaga, czy teraz chyba u nas jednak łuczniczka zginie. Nie! Nie, no prawie nam się udało jeszcze uratować łuczniczkę. Not like this. Zdecydowanie nie to było moim planem. Jakby się udało nam się zestrzelić to serce, mielibyśmy tu jeszcze naszego pomocnika. A tak wyszło jak wyszło. I niestety, no nic więcej nie mogliśmy to poradzić. Ale mamy 1875 golda. Mogłem sobie teraz unlocka i kupić sobie kolejnego osobnika. Jednakże wiem, jak to się skończy. Będą jeszcze ciężsi przeciwnicy.
Kupię po prostu jednostkę jakąś. Nie, na tym ustawieniu zostanę. Zdecydowanie na tym ustawieniu zostanę. Upgrade, upgrade. Zrobię nawet upgrade u niej. I zrobię upgrade... Życia, ale kogo? Wasil... O, przepraszam bardzo. Wasil ma, powiedzmy... mniejszą szansę na przetrwanie. Ale on jest tym drugim osobnikiem, który dostaje damage. Więc zrobię sobie u Laury na początku więcej życia. I zobaczymy, jak to będzie teraz spróbowało. Próbujemy zrobić jak najwięcej pieniędzy. Mam nadzieję, że to będzie... O, patrzcie, jednak jest pro... Jest pro... Jest checkpoint. To nie jest tak, że ten pasek leciał szybciej, tylko jednak są jakieś tutaj checkpointy, czyli jakieś tam, powiedzmy, nasze... jakby nam pytać, nasze bieganie nie idzie na marne. I mamy coś po prostu z tego, więc mnie to cieszy. Mnie to naprawdę cieszy, że jednak nie będę musiał za każdym razem od zera sobie biec. A nawet jak od zera, to i tak ten progres szybciej tam po prostu leciał. Już drugi gargulec, czyli najprawdopodobniej będzie to osobnik, który będzie się coraz częściej u nas pojawiał. Nie narzekam, ponieważ z niego nie ma jakichś zbyt wielkich problemów, a daje tam chyba 50 golda, więc jest to na nas całkiem na plus. Setkę golda nawet daje. No to tym bardziej nie mam powodu, żeby w ogóle na niego narzekać. Teraz wilkołak. No z nim jest teraz problem, tak? Z nim jest teraz problem, bo owszem, pokonujemy go, że atakuje nas tylko pojedynczo, jednakże no zawsze jest to życie lekko stracone. Mam nadzieję, że to serduszko zbierzemy. Zebrany jest, idzie nas żołnierz, którego zestrzelimy bez żadnych większych problemów i kolejny wilkoła, który będzie chciał nam tutaj zabrać nasze życie. Uwaga, teraz tutaj pięknie trzeba w niego potrafiać. Pek, drugiego skoku nie było. Mam nadzieję, że się serduszko znowu pojawi. Dokładnie, jak na zawołanie z tym wilkołaczkiem. Teraz no, skład go, że znowu jest kolejny wilkołak, który nam to życie zabierze. I chyba nawet naskoczy drugi raz, jeżeli dobrze nie postrzelamy. Okej, nie dał rady, ale miałem już takie przeczucie, że jak się pojawi. Teraz tak, tutaj tego komara zestrzelimy najpierw. Teraz szybko te pumpkinowych soldierów, szkieletów. Mamy serduszko, mamy kolejne serduszko. O nie, znowu wilkołak, czyli znowu użyte, powiedzmy źle, serduszko, ponieważ no, może być nas naskoczone dwa razy. O, na szczęście się nie udał i mamy pieniążkowego barona. Dawaj nam pieniądze, mój drogi. Nawet nie chcę teraz swoich pieniędzy, chcę spróbować po prostu ciebie zniszczyć. Bo wydaje mi się, że jest to możliwe, przecież teraz to serduszko, znaczy zaraz tego diamenta zestrzelę, okej. Okay. Pyk, 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 pyk. Patrz, no ma już jedną trzecią HP tylko. Tylko jedna trzecia HP. Diamenty na razie odpuszczę, bo wierzę, że jak z niego zabijemy, to będziemy jeszcze więcej pieniędzy, więc trzeba się na tym skupić. Dawaj. Dawajcie go. Nie, nie udało nam się go zniszczyć, niestety, no ale przynajmniej te diamenty, które tutaj były, no tylko jeden nam uciekł. Szkoda, bo byliśmy już naprawdę blisko, czyli stwierdzam, że jeżeli będziemy mieli jeszcze więcej damage'a lub po prostu kolejnego towarzysza broni, to jest to 100% dla nas osiągalne. I naprawdę mam nadzieję, że przed niego wyleci, nie wiem, z 10 diamentów na raz, że to jest po prostu ruch, który nam się opłaci, tak? Dawajcie, teraz tego trzeba zestrzelić, przynajmniej jednego z nich, no zestrzelmy, żeby już nie skakał. Jeszcze nuk się nam pojawił, czy to nie jest już przesada? No nie, nie ma opcji, nie ma opcji, żebym to przeżył! Chociaż? Jest jakaś opcja? Przeżyłem! No bo to diament zestrzelę. Zestrzelę diament, ponieważ tych ziomków już na pewno nie tkniemy. Niestety, 1905 golda na ten run, jest to bardzo dobra opcja. I w tym momencie powiem wam, zrobimy coś takiego. Zrobimy coś takiego jak unlock tego miejsca i kupię sobie... RPG nie chcę. Circusant, jeżeli ona rzuca tymi ledgerami, szansa będzie szybka. I ją zakupię. Ją zakupię, zrobimy sobie takie upgrade, tylko tak, tutaj pójdzie na razie, w takim razie nasza, nasza Archerer, tutaj pójdzie nasza właśnie teraz Circusanta, czyli Dahlia. I w tym momencie zakończymy pierwszy odcinek z gry Heroes vs. Devil. Jeżeli gierka wam się podoba, zostawcie łapkę w górę i też zostawcie subskrypcję, abyście oczywiście pamiętali o wszystkich po prostu odcinkach i żebyście wszystko pięknie widzieli. Ja się z wami żegnam, to było na tyle, siemanko!